Niech Panie Chrystusie, dzisiejsza Ewangelia uczy nas dobrej, właściwie chrześcijańskiej roztropności. Chrystus chce nas ostrzec, żebyśmy nie byli zbyt łatwowierni, żebyśmy używali swojego rozumu, którym obdarzy nas Pan Jezus, którym obdarzy nas Pan Bóg, żebyśmy tego rozumu używali, żebyśmy mogli dobrze rozpoznać, gdzie jest prawdziwa wiara, gdzie jest prawdziwie Królestwo Chrystusa i gdzie są również miejsca, gdzie nie ma prawdziwej strawy duchowej, miejsca, w których grozi nam wieczne potępienie. Chrystus wypowiedział te słowa, które wypowiedział, dlatego że zdawał sobie sprawę, że szatan będzie w swojej przewrotności próbował zawsze, aż do końca świata, chrześcijan, katolików zwieść poprzez fałszywych proroków, poprzez tych, którzy upodobniają się na zewnątrz do proroków prawdziwych, do proroka Chrystusa, a mówią rzeczy, które są fałszem, które pozbawiają duszę łaski, które pozbawiają światło, rozumu, wiary. Zatem ta walka, którą prowadzimy również dzisiaj, została nam przepowiedziana przez Chrystusa i już nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział, że będziemy musieli posługiwać się rozumem, posługiwać się światłem wiary, ażeby rozpoznawać prawdziwych od fałszywych proroków. I faktycznie historia Kościoła Świętego to jest historia nie tylko wiary katolickiej, którą przekazywał nam Kościół, ale jest to również historia bezustannych fałszerstw dokonywanych na tej wierze. Tak było już w czasach Chrystusa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy to pierwsi heretycy pochodzący z środowisk żydowskich, judaizanci, mieszali zbytnio zwyczaje żydowskie, które uległy przedawnieniu, które straciły na aktualności i mieszali te martwe już przepisy Starego Zakonu z przepisami Ewangelii, która jako jedyna może dawać życie, która jako jedyna daje zbawienie, daje łaski sakramentalne, daje tą prawdziwą sprawą, jaką jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. I tak było od samego początku i tak jest aż do tej pory, kiedy to również widzimy, że świat nieomal ogłuch od propagandy fałszywych proroków, kiedy jest naprawdę bardzo trudno rozpoznać to, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem. Chrystus zostawi nam pewne jasne kryteria, według których mamy oceniać, gdzie jest prawdziwa wiara. To są przede wszystkim źródła objawienia. Pismo Święte i tradycja apostolska to jest nauka Kościoła, która interpretuje te źródła objawienia, które same w sobie nie są całkowicie jasne, które to Kościół ma łaskę i asystencję Ducha Świętego, żeby wyjaśniać to, co jest prawdziwą wiarą. Jest to również zdrowy rozsądek, to są opinie dobrych, znanych teologów, którzy wypowiadali się na wszystkie tematy, praktycznie wszystkie pytania, które również obecnie są podnoszone, wszystkie zarzuty, które są również obecnie podnoszone. I dlatego mamy stuprocentową pewność, że 2000 lat Kościoła nie może mylić i wszystkie te całe nauczenie Kościoła nie może się mylić, nie może nas wieść na manowce. Dlatego mamy ogromną pewność wiary. Ta pewność jest zresztą taką cechą immanentną wiary katolickiej, że wiemy, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. Będąc roztropnymi i zastanawiając się nad, przyjmując to, co Kościół daje nam do wierzenia, widzimy, co jest prawdziwą wiarą katolicką. I właśnie dlatego na podstawie tej nauki katolickiej, na podstawie nauki kościelnej odrzucamy naukę fałszywych proroków, czyli praktycznie wszystko to, co przez ostatnie półwiecze różni fałszywi prorocy przedstawiający się jako synowie światłości, jako ci, którzy mają władzę, którzy niby zostali posłani przez Chrystusa, możemy ich odrzucić, bo sprzeciwiają się całkowicie nauczaniu, które Kościół nam przekazał, sprzeciwiają się nauce Chrystusa i wreszcie
najzwyklejszemu zdrowemu rozsądkowi. I to odrzucenie fałszywych proroków jest tym, co Chrystus nam nakazuje w Ewangelii. To jest taki pierwszy moment, żebyśmy uciekali od tych fałszywych nauczycieli, żebyśmy nie obcowali z nimi, a żebyśmy unikali ich fałszu, ich fałszywej, zgubnej doktryny. Z kim przestajesz, takim się stajesz, mówi polskie przysłowie, i również w dzisiejszych czasach one mają szczególne zastosowanie w kwestiach właśnie wiary, bo jeżeli będziemy mieszali się z heretykami, z modernistami, to łatwo damy się im oszukać. Stąd też Chrystus żąda od nas, żebyśmy odróżniali fałszywych proroków od prawdziwych i uciekali od tych fałszywych proroków. Następnym takim sposobem na rozpoznawanie, gdzie jest prawdziwa wiara, są oczywiście owoce. Widzimy, że 50 lat apostazji w Kościele spowodowało wyłącznie fałszywe owoce. Ten upadek przede wszystkim wiary, upadek również sakramentów świętych, przede wszystkim mszy świętej, to, że przez ostatnich 40 parę lat praktycznie na całym świecie ustała ta doskonała ofiara, jaką złożył Chrystus na krzyżu za odkupienie naszych grzechów, to jest dla nas pewny powód, żebyśmy uznali, że cały modernizm i wszystkie herezje towarzyszące są od diabła, a nie od Pana Jezusa Chrystusa, który jest nauczycielem prawdy, który sam jest prawdą, drogą i życiem. Kolejnym takim sposobem na odróżnienie tego, gdzie jest prawdziwa wiara od fałszywej, jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Jutro mamy wielkie święto Matki Bożej z Góry Karmel. To święto nie jest zbyt wysokiej klasy, ale jest dla nas, dla katolików, bardzo ważne, bo czcimy Maryję jako tę, która objawiła się na Górze Karmel, na miejscu, w którym już prorocy Starego Testamentu oczekiwali Zbawiciela, na którym wyoczekiwali przyjście Mesjasza. I już prorok Eliasz miał wizję, który widział Chrystusa, Dzieciątko Jezus, Najświętszą Maryję Pannę. Tak więc wszyscy prorocy Starego Testamentu wyczekiwali na Chrystusa, na zbawienie, które tylko i wyłącznie On mógł dać, a nie religia, która jest czasowa, niedoskonała, tak jak była religia żydowska. Widzimy taką kontynuację od Starego Testamentu aż po Nowy Testament. W pierwszych wiekach na Karmelu żyło wielu pustelników, którzy skupiali się na zbawieniu, którzy skupiali się na czczeniu Pana Boga, a w średniowieczu krzyżowcy, którzy udali się na to miejsce odosobnienia, założyli właśnie tam na Górze Karmel zakon Najświętszej Marii Panny z góry Karmel. I właśnie zakonnik z tego zakonu Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Szymon Stok, jak wiemy, otrzymał objawienie, w czasie którego Maria dała mu do ręki ten zbroję wiary, ten puklerz wiary, ten puklerz zbawienia, jakim jest szkapel święty, z którym są związane szczególne przywileje. Każdy, kto przyjął ten szkapel, jest włączony do rodziny karmelitańskiej, do tej rodziny i otrzymuje również, pamiętajmy o tym, łaski, które wszyscy karmelici od 800 lat wypraszali Najświętszej Maryi Panny. Stąd też musimy mieć świadomość, że jesteśmy szczególnymi wyznawcami właśnie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Najświętsza Maria Panna jest tą, która nienawidzi każdego grzechu, nienawidzi żadnej herezji. U niej nie ma jakiegokolwiek wahania, czy pójść za Bogiem, czy nie. Od samego początku odpowiedziała ochotnie, ochotnym sercem, tak Panu Bogu, i stała się Matką Boga, stała się tą, która przyniosła prawdę, światłość i życie świat. W niej nie ma jakiegokolwiek kompromisu w stosunku do błędu. Ona nienawidzi wszystkie herezje i ona każdą herezję niszczy poprzez swoją modlitwę, poprzez swoje wstawiennictwo, poprzez swoje niepokalane poczęcie. Oddawajmy się tej Matce najlepszej, żeby zachowała nas w świętości obyczajów, w czystości wiary, żebyśmy w tym bardzo nieprzyjaznym świecie, w którym łatwo jest dać się zwieść, w którym łatwo jest trwać, dotrwali aż do końca w świętej wierze katolickiej, mogli
razem z Chrystusem, razem z Marią, z Najświętszą Marią Panną, mogli się cieszyć życiem wiecznym w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Pokorne serce Marii. Niech się zadanie.